Gdy będziemy mieć już mechanikę kopania w ziemi i będziemy schodzili w dół, będzie po prostu nudno, będzie kostka przy kostce. Dzisiaj zajmiemy się generowaniem jaskiń, tak żeby jakieś były niespodzianki pod ziemią, żebyśmy mogli trafiać na losowe lokacje, gdzie będzie coś się działo. A więc zaczynamy. Przypomnijmy sobie, gdzie byliśmy ostatnio. Wygenerowaliśmy świat i gdy idziemy do przodu przez siebie, generują się nowe kostki, nowe bloki i pojawiają się tak, że możemy iść bez przerwy cały czas do przodu i nigdy świat się nie skończy. Więc weźmy się dzisiaj za jaskinie, które będą pod naszymi stopami. Przejdźmy do skryptu chunk i tutaj w funkcji generate chunk losujemy pewne wartości dla kolumny kostek, żeby sprawdzić, jak bardzo mają być wysokie. Te wartości są generowane za pomocą szumu Perlina. Generowane są one tylko dla dwóch osi, X oraz Z. Dla jaskini jednak musimy sprawdzić też trzecią oś, oś Y, ponieważ musimy sprawdzić każdą pojedynczą kostkę pod ziemią i sprawdzić, czy ma być ona jaskinią, czy nie. Więc będziemy potrzebowali nowej funkcji, którą sobie za chwilę napiszemy. Na razie jednak pod zmienną World Z stwórzmy sobie nową zmienną typu float, którą nazwiemy Cave Probability, czyli prawdopodobieństwo, że dana kostka jest jaskinią lub nią nie jest. I tutaj ze skryptu chunk utils wykorzystamy funkcję, której jeszcze nie ma, ale zaraz napiszemy, którą nazwiemy calculate cave probability, czyli wylicz prawdopodobieństwo, że kostka jest jaskinią lub nią nie jest. I przekazujemy w parametrach trzy osie: world x, world y i world z. To nam zwróci wartość od 0 do 1. Teraz tu niżej, na podstawie tych wartości, które sobie obliczamy wcześniej, sprawdzamy, jaki typ kostki będzie w danym miejscu. Na początek sprawdzamy kostkę, która będzie na samej górze, która będzie szczytem naszego terenu. I zakładamy sobie, że jaskinie będą pod terenem, czyli tego pierwszego ifa musimy zostawić. Szczyt terenu, nasza powierzchnia zawsze zostaje tak, jak jest. I dopiero pod powierzchnią sprawdzamy, że w innym wypadku, jeśli cave probability, czyli prawdopodobieństwo, że to jest kostka, będzie większe niż załóżmy 0.5 i gdybyśmy to tak zostawili, to jaskinie mogłyby się pojawić zaraz pod powierzchnią ziemi. Czyli burzymy jedną kostkę trawy, na której stoimy i od razu wpadamy do jaskini. My zrobimy, że jaskinie muszą być co najmniej 5 kostek poniżej poziomu ziemi, żeby to nie wkurzało gracza ani nic w tym stylu. Więc piszemy dodatkowy warunek i world y, czyli pozycja w osi Y, czyli góra-dół, musi być mniejsza niż generated first layer minus 5 kostek. I dopiero w tym miejscu kopiujemy sobie tą linijkę i wklejamy tu, czyli w tym miejscu ma się pojawić kostka powietrza, ponieważ jaskinie nasze będą złożone z kostek powietrza. Gdy to mamy, zapisujemy skrypt i przechodzimy do skryptu chunk utils. Tutaj mamy funkcję Perlin Noise, która generuje szum Perlina dla dwóch osi. I korzystamy tu z biblioteki MavF. Niestety Unity nie dostarcza nam funkcji, która generuje szum Perlina dla trzech osi, więc tą funkcję musimy napisać sami. Więc zaraz pod Perlin Noise piszemy kolejną statyczną funkcję typu float, którą sobie nazwiemy Perlin Noise 3D, która będzie przyjmowała trzy argumenty, wszystkie typu float, X, Y oraz Z. I jak liczymy szum Perlina dla trzech osi? Musimy wykorzystać naszą wcześniejszą funkcję dla dwóch osi i wyliczyć szum Perlina dla każdej z par XY, XZ, YZ oraz dla ich odwrotności. Czyli łącznie wyliczymy 6 wartości z szumu Perlina. Na początek zmienna typu float XY, para XY i tu wykorzystujemy naszą funkcję Perlin Noise i podajemy XY. Kopiujemy, wklejamy niżej. Kolejną parą jest YXZ. I tu zmienną Y zamieniamy na Z, kopiujemy niżej i ostatnią parą jest YZ i zamieniamy zmienne na YZ. Teraz kopiujemy te wszystkie trzy linijki, wklejamy poniżej i teraz liczymy szum Perlina dla ich odwrotności. Czyli jak tu było XY, teraz będzie YX, zmienne też zamieniamy miejscami, argumenty. XZ będzie teraz ZX, znowu zamieniamy miejscami i YZ będzie teraz ZY. I po raz ostatni zamieniamy miejscami. I tak jak już mówiłem, ta funkcja musi zwrócić wartości pomiędzy 0 a 1. A teraz dodajemy 6 razy szum Perlina, czyli w najgorszym wypadku nasza wartość może nawet wynieść 6, czyli 6 razy więcej. Czyli teraz to, co zwrócimy, musimy podzielić przez 6, żeby ten nasz wynik uśrednić.
Więc zwracamy sumę wszystkich wartości, które wyliczyliśmy, czyli xy plus xz plus yz plus yx plus zx plus zy i na końcu to wszystko dzielimy przez 6, żeby ta zwrócona wartość nadal była pomiędzy 0 a 1. I gdy to mamy, już mamy funkcję, która generuje szum Perlina dla trzech wymiarów. Teraz wykorzystajmy tą funkcję w naszej funkcji publicznej, statycznej, która będzie zwracała wartości typu float, którą sobie nazwaliśmy CalculateCaveProbability, czyli wylicz prawdopodobieństwo dla jaskini. I tak jak pamiętamy, przyjmowała ona trzy argumenty, wszystkie typu float, y, x oraz z. I jedyne co ta funkcja będzie robiła, to będzie zwracała wynik funkcji Perlin Noise 3D właśnie dla tych trzech argumentów. Tylko tu jest pewien problem, ponieważ za każdym razem, gdy wygenerujemy świat, te wartości będą dokładnie takie same. Jaskinie będą dokładnie w tych samych miejscach, a co więcej, te wartości będą strasznie nienaturalne. Więc musimy zrobić to samo, co zrobiliśmy przy generowaniu terenu. Czyli pomnożyć to razy increment, czyli pewien krok, dzięki któremu wartości będą bardziej naturalne oraz będą bardziej gładkie, oraz dodać pewne przesunięcie, żeby każde wygenerowanie świata od początku dawało inne wyniki. Więc na samej górze pod zmienną increment stwórzmy kolejną zmienną statyczną typu float, którą sobie nazwiemy cave increment i jej wartość będzie trochę większa, 0,08. I pod zmienną second layer offset stwórzmy nową statyczną zmienną typu int, którą sobie nazwiemy cave offset, czyli przesunięcie dla jaskini. I na początku będzie wynosiło 0, ale przechodzimy na sam koniec do generate random offset, czyli wygeneruj losowe przesunięcia i tu do cave offset przypiszemy wartość losową z zakresu od 0 do 1000, żeby nasze jaskinie zawsze wyglądały trochę inaczej. I teraz w funkcji CalculateCaveProbability, zanim przekażemy x, y, z do naszej funkcji, zmienimy trochę ich wartość. Do x przypiszemy x, ale zanim przekażemy dalej, pomnożymy razy CaveIncrement i dodamy cave. Nie cafe, tylko CaveOffset. I to robimy dla wszystkich wartości. Do y przypisujemy y pomnożone razy cave increment i dodajemy cave offset. I do z przypisujemy z pomnożone razy cave increment i dodajemy cave offset. I gdy to mamy, zapisujemy i to powinno wystarczyć. Teraz przejdźmy do naszej gry. Odpalmy i zobaczmy, co się stanie. Widzimy, że szczyt terenu pozostał bez zmian. Jest gładki, nie ma żadnych dziur w terenie. Ale gdy przejdziemy do widoku sceny, widzimy, że w środku wygenerowało się pełno dużych jaskiń. Gdybyśmy mieli mechanikę niszczenia kostek i byśmy mogli iść w głąb ziemi, widzimy, że nagle byśmy natrafili na wielką jaskinię i wpadlibyśmy w dół. Możemy nawet sobie teraz wejść do niej i zobaczyć, jaka ona jest duża. I co zrobić, gdybyśmy chcieli mniejsze jaskinie? Musimy z powrotem wejść do skryptu chunk i tu sprawdzamy, czy prawdopodobieństwo dla jaskini jest większe niż 0.5. Gdybyśmy chcieli mieć mniejsze jaskinie, tą wartość musimy trochę zwiększyć. Załóżmy do 65. Gdybyśmy chcieli mieć jeszcze większe jaskinie, tą wartość musimy zmniejszyć, załóżmy do 0.4. Sprawdźmy, jak się zmieni teren, gdy tą wartość zwiększymy. Teoretycznie powinno się pojawić może więcej, ale za to mniejszych jaskiń. Teren z góry nagle jest nieprzerwany, na samej górze terenu nie ma żadnych jaskiń. Gdy przyjdziemy do widoku sceny i spojrzymy niżej, widzimy, że wygenerowały się takie małe dziurki, takie małe jaskinie, które jak wpadniemy w nie, to nic nam się złego nie stanie. I to wszystko zależy od nas, jak dużo chcemy mieć jaskiń i jak duże chcemy mieć jaskinie. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie, że byliście. Jeśli macie jakieś pytania, z chęcią odpowiem i do następnego razu.